Epicki flip czy epicki kit? Oto jest dobre pytanie. Zastanówmy się nad tym. Rafał Zaorski jest inwestorem, który przygotował epicki flip. Jest to nowe ryzyko na rynku nieruchomości. Co to dokładnie oznacza i czym to jest? Epicki flip ma za zadanie podzielenie mieszkania, apartamentu Rafała Zaorskiego na 20 tysięcy równych części i sprzedaży jej po 5 tysięcy złotych osobno różnym ludziom. Każdy z tych ludzi stałby się właścicielem nieruchomości i dostał do niej klucz oraz wpis do księgi wieczystej. Z punktu inwestycji może wydawać się to dobrym pomysłem dla osób kupujących to mieszkanie. Jednakże warto zastanowić się tak naprawdę, kto na tym zarabia. Czy zarabia na tym Rafał Zaorski, czy zarabia na tym ktoś inny. Jeśli chodzi o sam fakt zarobku, pomnóżmy sobie ilość sprzedanych dostępów, czyli 20 tysięcy, razy 5 tysięcy złotych, czyli jeden dostęp. W tym przypadku wychodzi nam 100 milionów złotych, czyli ówczesny właściciel na epickim flipie może zarobić 80 milionów złotych, przy założeniu, że mieszkanie jest warte 20 milionów. Jeśli mówimy tutaj o zarobku inwestorów, czyli przykładowym wzroście cen z tych 5 tysięcy złotych, zastanówmy się nad jedną rzeczą. Co stanie się w momencie, kiedy jedna z tych osób przestanie płacić czynsz, kiedy przestanie płacić opłaty? Czy nie będzie możliwości ściągnięcia całości z osób, które je płacą? W takim przypadku bardziej można sobie zaszkodzić niż pomóc. Prawdopodobnie potencjalne długi osób inwestujących mogą być tutaj problemem. Jednak sam pomysł wydaje się dość ciekawym rozwiązaniem oraz pomysłem na ciekawy zarobek. Tak samo jak oczywiście stworzeniem problemów dla wielu urzędników. Co by nie mówić, każdy ze swoimi pieniędzmi może zrobić co chce. Jednakże najnowsze newsy mówią, że na Złotej 44 w Warszawie osoby wchodzące w skład spółdzielni mieszkaniowej wyrażają zgodę na epicki flip. Co to oznacza? Czy tak naprawdę każdy może zrobić ze swoimi pieniędzmi co chce? Chcą zlicytować jego mieszkanie. Nie pozwalają na to, aby goście wchodzili do windy. Podejmują kroki prawne w celu zablokowania epickiego flipu. Z racji tego, że wieżowiec jest dosyć wysoki, możemy powiedzieć, że pisze nam się scenariusz nowego filmu Gwiezdne Wojny, Wojny Bogaczy. Z najnowszych informacji wiemy, że epicki flip został zablokowany przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Oczywiście na czas trwania postępowania. Jak myślicie, kto na tym zarobi oraz czy dojdzie to do skutku? Zostawcie swoją opinię w komentarzu.